Zdrowia. Jak opanować Chiny? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, opanować Chiny to będzie dosyć skomplikowane. Panika 19 w zasadzie przekonała bardzo dużo ludzi to, że Stany Zjednoczone muszą fundamentalnie zmienić swoją politykę w stosunku do Chin. No i zmiana takiej polityki nie dość, że jest konieczna, no to jest konieczna jak najszybciej. No i nie może być osiągnięta tylko jakimiś takimi małymi zmianami. To wszystko to musi być bardziej zdecydowane. To co się stało z Chinami i z całym światem, to jest po prostu nieprawdopodobne. No, Beijing to tak sobie powolutku kierował te swoje Chiny. Oni obserwowali Solidarność, obserwowali upadek muru berlińskiego, widzieli zamordowanie Czałoszewsku. No, troszeczkę się popatrzyli też na układ tych bandziorów, tych czerwonych świń w Magdalence. No i oni wiedzieli, że w zasadzie komunistyczne Chiny partia nie może odpuścić, że partia musi być jedna, jedyna i że to jest przyszłość. No, najgorsze jest to, że Zachód dał im zielone światło. Zachód dał im kompletnie zielone światło w tych latach 1990. No i oni wyskoczyli, zrobili się mocarstwem ekonomicznym, zrobili się mocarstwem militarnym, zaczęli mieć wpływy na całym świecie w zasadzie bez żadnego oporu od kogokolwiek, od żadnej koalicji. Wszyscy po prostu zostali zarzuceni, mieli jakąś szmatę na głowę. No i to było zezwolenie od Zachodu. Można powiedzieć, że cały ten wzrost Chin to był bardziej witany niż zbalansowany, a jeszcze tym bardziej jakoś ograniczony czy kontrolowany. Tak? Także to była jakaś makabra. No to, co się stało na Zachodzie, no Chiny chcą tego stałego wzrostu. Chiny, oni ciągle ten dochód narodowy, no to mieli tam 2, 3, 4, 5, 10% jakieś nieprawdopodobne wzrosty. No i oni chcą być cały czas hegemonami w Azji, no i nie tylko w Azji, ale i w Afryce i tak dalej, i tak dalej. No jest taki wyświechtany frazes, że Chiny współzawodniczą czy współzawodniczyły z Ameryką pod względem politycznym i ekonomicznym. No to pewnego stopnia to jest prawda, ale oni w zasadzie to nie szukali żadnych jakichś takich problemów, dopóki się rozrastali. Rozrastali się i zawsze zgadzali się na dużo rzeczy, no ale wykolegowywali, szczególnie firm, które zakładały biznesy w Chinach. No cały ten panika 19, to nie tylko, że umarło 200-300 tysięcy ludzi, no i dziesiątki milionów straciło pracę. No w Ameryce to mówią, że jest to około 30 paru milionów już jest bez pracy, a na 340 milionów to jest 120 milionów ludzi, którzy płacą podatki, także 1/4 nie płaci podatków. Diabli wiedzą, ile to wytrzyma. No myślę, że już te otwarcia będą 18, tak rzucają te daty, no ale myślę, że jeszcze parę dni już wszystko się zacznie otwierać. No i to co się stało, że jednak odsłania się to wszystko, cały ten cyrk z Chinami. Szczególnie te zachodnie kraje, no i Ameryka jako partnerzy, no to muszą się jakoś skoncentrować w Azji, no żeby
zredukować tą zależność, szczególnie od produkcji, że ta zależność od tego badziewia taniego kupowanie od nich wszystkiego i zamykanie w zasadzie wszystkiego u siebie, no to coś stało się nieprawdopodobnego. No, trzeba by było to zredukować, jakoś złamać. No dla Chin to będzie ciężkie, tak, bo jak wspominałem, ten wzrost gospodarczy przez ostatnie tam pokolenia, no to był nieprawdopodobny. W latach 50. tam umierali ludzie z głodu, a trzecie pokolenie komunistów, no to jeździ teraz Rolls-Royce'ami, Mercedesami, pije szampany francuskie i amerykańskie whisky, czy szkockie, szkocką pije, także po prostu jest to nieprawdopodobne. Podobne. Jak to się stało, że świat pozwolił Chinom na te różne umowy gospodarcze, które omijały w jakiś tam sposób w zasadzie takie ustabilizowane międzynarodowe umowy. Oni jakoś tak zrobili to, że potrafili wykołować wszystkich. No i to się musi zmienić, no bo ich głównym działaniem, no to jest po prostu opanowanie komunistyczne w większości krajów. Tam nie ma czegoś takiego jak myśl o demokracji, no bo nie ma demokracji, no bo tam nie ma nawet partii opozycyjnej, tak? Także to jest tylko ta myśl komunistyczna, którą tam Marx wyznaczył, no i to, że oni przeszli przez forsę, no to nie zmienia faktu, że oni chcą dominować politycznie. Oni w Tiananmen zabijali, wyniszczali ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także najwyższy czas założyć im jakieś lejce na to, co oni robią. Oni nie mogą już... No i orientują się, że w zasadzie nie mogą przyjąć jakiejś takiej kompletnej dominacji, że nie uda im się po tej panice 19. I oni muszą, Chiny muszą w zasadzie, no Chiny, partia komunistyczna, bo to jest rozdzielenie, tak jak w Polsce była PZPR i oni zrobili stan wojenny, no i tą kiełbasę tam obiecywali, te wszystkie strajki 70, 76, 81, to zawsze było o brak kiełbasy, o cukru, o tak dalej, i tak dalej. Chińczycy sobie z tym poradzili, bo oni pozwolili rolnikom produkować, później zostało jedzenie rolnikom, to rolnicy sprzedawali i to jedzenie to rozwiązali bardzo prosto. Zatrudnienie też rozwiązali bardzo prosto, płacili bardzo mało tym swoim robotnikom, no to ale to tak samo jak Gierek. Gierek również produkował meleksy, nie meleksy, tam po 100 ileś dolarów sprzedawał w Ameryce, a robotnik zarabiał powiedzmy 12 dolarów i to było coś nieprawdopodobne. No inżynier zarabiał 20 dolarów, także to nie dużo więcej inżynier zarabiał niż robotnik, no ale to właśnie w ten sposób się dzieje na dzień dzisiejszy w Chinach. Ci Chińczycy tam zarabiają 200-300 dolarów, no to na pewno to jest dużo krów lokalnie, jeżeli wrócą do swojej wioski, no ale to jest to, jak oni po prostu zlikwidowali produkcję na całym świecie. No i to historia to jest dosyć nieprzyjemna. Historia się powtarza, no bo oni teraz popatrzeć nawet można powiedzieć na Niemcy tak samo w zasadzie była po zjednoczeniach i tak dalej, no to był jakiś taki wzrost gospodarczy, wzrost kulturowy i tak dalej, zaczęli się rozrastać swoje wpływy, no i doprowadzili do pierwszej wojny światowej, później też było te wściek przegranej pierwszej wojny światowej, no to też zrobiła się wyścig zbrojeń, no i była druga wojna
światowa, następna tragedia naokoło. No i Chińczycy idą mniej więcej w podobnym kierunku. Chińczycy mają w swoim wojsku, tam nie jest przymusowe wojsko, tam w zasadzie to jest wojsko ochotnicze. No oni mają pobór, ale mają wystarczająco żołnierzy, że mogą wybierać sobie tych, których chcą, no ale mogą zmusić do pójścia do wojska. No ale oni też się zorientowali, że z niewolnika nie ma pracownika, z takiego przymusowego żołnierza też nie ma dobrego żołnierza, ale 40% Chińczyków, żołnierzy chińskich, no to ma wyższe wykształcenie, tak, także to jest, oni tam technologicznie na pewno z karabinami nie, też, no to już od lat 50-tych, 60-tych mówili, że Chińczycy przejdą przez Europę i kijami zatłuką, no i tak to wygląda. Co może Ameryka zrobić, co może zrobić też kraje zachodnie, no to jest to, żeby jednak przekonać Chińczyków, żeby nie powtarzali tej agresji niemieckiej, żeby nie powtarzali tej swojej agresji, powiedzmy, japońskiej. No oni doświadczyli Japończyków. Mandżuria była opanowana, Chiny były opanowane, tam wszystkie wredne rzeczy, które Niemcy robili w Europie, no to Chińczycy robili parę lat wcześniej w Azji. Koreę napadli, a teraz Chińczycy dla odmiany, oni mają jakieś takie ambicje militarne. No i Ameryka musi się jakoś tak ustalić z innymi krajami, które mają jakieś interesy w Azji i w Europie, żeby to jakoś znormalizować. Żeby jednak Chiny nie przyjęły tej ścieżki niemieckiej czy japońskiej. Europa i Ameryka tak samo musi zredukować jednak tę zależność ekonomiczną, no bo to teraz to po prostu no wszyscy już widzą i wszyscy zaczynają mówić o tym uzależnieniu, łącznie nawet z obroną narodową. Jest sztuczna inteligencja, wszystko, niektóre te przemysły amerykańskie, no to po prostu dostały kopa nieprawdopodobne przez to, że właśnie w Chinach to robią. No Washington musi jednak zmienić tą swoją politykę. No z aliantami. To wszystko musi być jednak zrobione, żeby cały ten zdestabilizowany ten rynek, który nie jest wolny czy swobodny, no i zredukować te tendencje wojskowe. Jedna z tych To jest ten zachodni Pacyfik. No tam Ameryka jednak nieustannie walczy o Tajwan, no bo Tajwan to jednak jest nawet Światowa Organizacja Zdrowia, ten WHO, no to wleźli po palcu do dupy Chińczykom, no i oni Tajwanu nie rozpoznają. To jest dramatyczna też rzecz, bo jednak tak jak Islandia, powiedzmy, to nie jest Norwegia, no to tak samo i Tajwan już nie jest Chinami. Tak samo USA nie jest, można powiedzieć, Anglią, no bo się odłączyło, no tam 1776 rok, no ale jednak to jest. Na Islandii to też mówią starożytnym norweskim, no to tam było powiedzmy 300-400 lat, no ale w Chinach to Chiang Kai-shek, czyli przedwojenny rząd, walczył właśnie z Japończykami. Komuniści ruscy pomagali komunistom, czyli Mao Tse-tungowi. Ameryka pomagała Chiang Kai-shekowi, no ale po 45 roku, kiedy Ameryka rzuciła jedną bombę i Japończycy się nie poddali, rzucili drugą bombę, wtedy się poddali, a to było w sierpniu, czyli 3 miesiące po tym, jak Stalin powiedział, że po zdobyciu Berlina pójdzie w zasadzie na Japonię. To było dokładnie 3 miesiące. Ameryka rzuciła jedną bombę, czekała na absolutne poddanie się. Nie pomogło. No i wtedy rzucili drugą, także Ruscy nie weszli, także Japończyków ze 2 miliony nie zginęło, Amerykanów z 1 milion nie zginęło, Ruskich też z 1 milion nie zginęło. No ale to jest to, że
od 45 do 48 roku Chiny miały po prostu tą wojnę cywilną. U Chińczyków też byli właśnie, można powiedzieć, żołnierze przeklęci tego rodzaju, że komuniści ich wybijali. No i Chiny, chiński przedwojenny rząd, czy można powiedzieć tak jak AK w Polsce, no to oni odpłynęli, czy tam wycofali się na Tajwan. No i Tajwan jest jako niezależny i dopóki Chiny nie były bogate, dopóki Chiny nie miały pieniędzy na te wojsko, no to nie podskakiwały, a teraz dużo oni przekupują ekonomicznie najróżniejsze kraje, żeby po prostu przestały uznawać Tajwan. I to z punktu demokratycznego, z punktu widzenia amerykańskiego, no to nie jest najlepsze, tak? No Japonia też jest w jakimś stopniu pod skrzydłami Ameryki. No była okupowana tam do 56 roku. W Japonii dużo produkowali najróżniejszych, no można powiedzieć nawet aparaty fotograficzne na ikony, kanony i tak dalej. No to było budowane na rynki amerykańskie. Dużo robili najróżniejszej ceramiki, nie ceramiki, żeby pieniądze po prostu dostawali za rzeczy kupowane, sprzedawane w Ameryce. To był taki plan Marshalla, tyle tylko, że w Europie to Ameryka dawała pieniądze w zasadzie w rzeczach, tak? W krowach, w koniach, w nasionach, w ubraniach i tak dalej. No Japonii też by pomagała. No, ale Chińczycy teraz mają smak właśnie i na Tajwan, także Tajwan, Indie, Wietnam czy Japonia, no to muszą się jakoś tam złożyć razem, żeby jednak przez tą ekspansją chińską to coś zrobić. Europa Zachodnia zgodziła się na kolonizację Europy Wschodniej. Polska, Czechosłowacja tam w Rosji działają, we Włoszech działają, cała ta panika 19, no to tam koło tego Mediolanu, tylko dlatego, że tam mają dziesiątki, tysiące jakichś magazynów, gdzie Chińczycy przylatywali, 5 razy samoloty tam latały, no i zdominowali ten rejon tych Włoch, także Europa Zachodnia się na to zgodziła i skolonizowali. Europę Zachodnią też jakoś trzymają za twarz technologicznie, te wszystkie G5 i tak dalej. No to wszystko jednak rozpłynęło się i wpłynęło do rąk chińskich. Ten Pacyfik jest broniony, no ale to też strasznie dużo kosztuje Amerykę. Europa musi też jakoś się wziąć w garść, no po to jest to NATO, żeby jednak ta flanka nawet na Bliskim Wschodzie, no to na tym Bliskim Wschodzie nieustannie się tam leją, mordują. Ameryka musi jakoś też zmniejszyć swoje koszty tam. Europa powinna się wziąć w garść. No tam nie wiadomo, co zrobić z tymi Arabami. Tam nieustannie coś się dzieje. Ciągle te wiosny, lata, jesienie i zimy te arabskie są, ale to też nie pomaga, no bo i na Dalekim Wschodzie, i tu na Bliskim Wschodzie to wszystko się dzieje. No i to najgorsze jest to, że Europa i Ameryka, no nawet Australia, Nowa Zelandia, Anglia, no to jednak będzie konfrontacja z Chinami. Chiny są na tyle agresywne, że oni po prostu się rozbestwiają i to, że nie jest to demokracja, tam nie ma kongresu, nie ma sejmu, nie ma parlamentu, tam jest po prostu linia polityczna, komunistyczna, no i oni po prostu, tak jak Stalin czy Chruszczow walił tam z tym swoim butem, powiedział, że przegoni wszystkich, no to teraz Xi Jinping właśnie to robi politycznie i ekonomicznie. Jak nie kupuje, to zakaże, jak nie, nie,
nie zakaże, to po prostu steroryzuje. Problem jest taki, że no coś trzeba zrobić. No cena dzisiaj to będzie troszeczkę mniejsza niż za 5-10 lat, kiedy wszyscy się następny raz ockną, ale może będzie za późno. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka tu jest do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Wygląda na to, że kanał jest zdemonetyzowany na 100%.